STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Nie, ciężko nie było wygospodarować ten czas. Oczywiście musiałem się zwolnić z moich zajęć dzisiejszych i jutrzejszych. Z tym nie było problemu. Przyszło oficjalne zaproszenie do klubu, także, które przekazałem. Oczywiście nikt nie wykazywał w klubie jakichś sprzeciwów, a wyróżnienie oczywiście, które każde wyróżnienie musi satysfakcjonować. I mnie szczególnie satysfakcjonuje z tego powodu, że ja jako były zawodnik Górnika, który nie osiągnął żadnego wielkiego wyniku, ani nie byłem mistrzem Polski, ani nie zdobyłem Pucharu Polski, a jednak znalazłem się w takim doborowym towarzystwie, tym bardziej jest to dla mnie wielki zaszczyt i czuję się bardzo zaszczycony tą uroczystością i tym wyróżnieniem, także no jest mi bardzo miło, powiem tak krótko. To znaczy wszystko związane jest z piłką, jestem w klubie Schalke 04, co chyba nie jest żadną tajemnicą, żadnych innych obowiązków nie mam, nie prowadzę żadnych interesów i co się z tym wiąże oczywiście, także od 1 lipca jestem asystentem trenera, który prowadzi drugi zespół amatorski w drużynie Schalke 04, czyli zespół U23. Praca, która naprawdę daje wiele satysfakcji dla mnie i cieszę się oczywiście z tego. Przez ostatnie 2 lata prowadziłem taki szkolny projekt, powiedzmy, gdzie nasi zawodnicy od nas z Schalke, uczęszczając do szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego czy zajęć sportu, mieli 3 razy w tygodniu dodatkowe zajęcia, ale to nie to jest rzecz akurat i to nie jest ta odpowiedź na pana pytanie. Obecnie, tak jak mówię, zajmuję się tym zespołem i pomagam pierwszemu trenerowi prowadzić zespół U23, czyli zawodnicy, którzy kończą wiek juniora i automatycznie jeszcze potrzebują, czy automatycznie nie weszli do tego poziomu, powiedzmy, gdzie mogą trenować i się dalej rozwijać przy pierwszym zespole, dlatego mają możliwość przez kolejne 2 lata, może nawet 3 lata dalej się rozwijać i próbować po prostu mimo wszystko dostać się do pierwszego zespołu. Taka jest rola akurat tego drugiego zespołu. No i ja staram się poprzez swoje tam, powiedzmy, doświadczenie jakieś pomagać po prostu temu pierwszemu trenerowi i tych zawodników jeszcze dalej kształtować. No oficjalnie niby nie, no bo Arek przyszedł akurat po mnie już. Był co prawda tutaj na takich próbnych treningach i przecież trener Adam Nawałka wtedy oglądał nie tylko jego, ale tam chyba jeszcze jednego zawodnika z rozwoju. Cieszy mnie oczywiście, że Arek rozwinął się właśnie w taki sposób, że jest teraz naprawdę no, napastnikiem wielkiego formatu. Cieszą oczywiście bramki strzelone na wielu boiskach europejskich i oczywiście cieszy się mnie. Ja nie chcę tutaj mówić, że to jest moja zasługa. Ja miałem swoich ludzi, którzy gdzieś tam mi podpowiadali, gdzieś mówili, gdzie są talenty. Wiadomo, że trzeba było pojechać, zobaczyć, kiedy pierwszy mecz drużyny U17 Górnika zobaczyłem tutaj na tym bocznym boisku jeszcze, gdzie Arek akurat grał i strzelił 2 bramki przeciwko Górnikowi i 3. wypracował. To naprawdę nie trzeba być wielkim ekspertem, żeby zobaczyć, że ten chłopak miał talent już w tym wieku. Także robiłem pierwsze podchody takie, no bo oczywiście, żeby rozmawiać, dostać kontakt z nimi, dotrzeć po prostu do tego chłopaka, żeby sprowadzić go tutaj do Górnika. No i cieszę się po prostu, że już po moim odejściu tutaj z Górnika jednak doszło do finalizacji, powiedzmy, i zdecydował się jednak na Górnika, bo było parę innych klubów dosyć mocniejszych, które no, dosyć mocno parły oczywiście, ale Arek zdecydował się przyjść do Górnika. Myślę, że to chyba była słuszna droga i słuszna decyzja. Nie ma takiej opcji. Nie, to już jest po prostu poszło tak mocno, po prostu, że to tak, jakby to powiedzieć, zabroniłem. W tym czasie, jak ja tu byłem w Górniku, to było tylko przekazanie pewnej formy, tylko jakiejś pewnej informacji właściwie i ci chłopcy, oni mieli możliwość, powiedzmy, dalej grania w tych kolorowych butach, które tam mieli. Ja chciałem im tylko po prostu uzmysłowić, żeby no, zwrócili uwagę na jakieś inne faktory w piłce nożnej, aniżeli granie w kolorowych butach. I to był mój zamysł w sumie, to zostało chyba nie do końca dobrze zrozumiane.
I to zostało tak rozpowszechnione w sumie, że ja tutaj zakazałem im grać w kolorowych butach. Nie jest w stanie nikt w sumie zabronić, bo to idzie po prostu, komercja idzie w takim kierunku, że nikt nie jest w stanie w sumie zabronić tym chłopakom w sumie. Oni no, prędzej czy później i tak będą kupować te buty, bo niestety tak to wygląda. Piłka się zmienia, nie tylko poprzez wygląd stroi, ale wiecie doskonale, że też metody treningowe się zmieniają. One są troszeczkę zmodyfikowane. Analiza wideo, analiza przeciwnika, to się wszystko tak rozwija. To są tylko parę punktów, które po prostu wpływają na to, że wszyscy się, w każda dziedzina, tak samo jak i piłka rozwija się, także wrócę jeszcze raz do tego, że to nie było tak, że ja zakazałem im grać w kolorowych butach, tylko to było moje takie stwierdzenie, żeby zwracali uwagę na inne wartości, na inne faktory w piłce, aniżeli na występowanie po prostu w czerwonych, niebieskich czy żółtych butach. Taki był mój zamysł. Pierwszy raz, jak przyjechaliśmy na zgrupowanie U15 do Świnoujścia, to już tam, to była szeroka kadra, który to był rok, 86 albo 5 nawet, 86 chyba rok, albo i 5. Od tego czasu z Jurkiem się znam, poprzez różne reprezentacje, wszystkie reprezentacje praktycznie przechodziliśmy razem do pierwszej reprezentacji i Jurek, jak wiecie sami doskonale, chyba w wieku nawet 17 lat chyba został kapitanem Olimpii Poznań, czyli już miał tą siłę przywódczą. Był kapitanem reprezentacji olimpijskiej. Jest to człowiek no, z wielką charyzmą i oczywiście ja gdzieś tam wyczytuję, że brakuje mu doświadczenia jakiegoś trenerskiego, jednak ja uważam nie tylko doświadczenie trenerskie, ale sama charyzma, po prostu jeżeli ktoś to odkryje, a widocznie władze PZPN-u to zauważyły, dlatego cieszy mnie oczywiście, to jest naprawdę decyzja bardzo odważna. Ja wiem, że każdy selekcjoner jest oczywiście pod obstrzałem. Dajcie mu naprawdę troszeczkę czasu, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo trafne posunięcie i Jurek jest, tak jak on jest zaangażowany akurat, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu reprezentacyjnego, mogę sobie to tylko wyobrazić, po prostu ile czasu poświęca na to, żeby przygotować się do tych obowiązków, bo znam go po prostu jako piłkarza, jak on się przygotowywał do każdego z zawodów, jak prowadził zespół klubowy czy zespół reprezentacyjny, robił to we wzorowy sposób, dlatego ja jestem spokojny. Dajcie mu naprawdę czas i cierpliwości trochę, bo uważam, że to była bardzo trafna decyzja podjęta przez władze Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tylko potrzebuje czasu. No zmieniło się, tak. Sam jestem pod wrażeniem, akurat podjeżdżaliśmy tutaj pod stadion, jak się wyłonił właśnie po lewej stronie kościół, po prawej stronie no, wielka trybuna. Ja co prawda już byłem wcześniej tutaj, tylko przyjeżdżałem akurat z innej strony, akurat przyjechałem dzisiaj z małżonką, moja żona akurat zobaczyła stadion, no to pierwsze wrażenie wow, no jest to naprawdę wow, wygląda to naprawdę wyśmienicie, jestem pod wrażeniem i no jeszcze sam nie byłem w stanie, jestem zbyt krótko teraz, żeby wszystko zobaczyć akurat dookoła. Poprzednim razem jak byłem, to widziałem wszystko tylko z zewnątrz, jeszcze nie był na tyle oddany do użytku stadion, teraz jestem w środku, sam jestem ciekaw, jakie wrażenie będzie podczas meczu ligowego, mam nadzieję, że też sporo kibiców przyjdzie i będzie solidnie dopingować zespół Górnika Zabrze, także jestem pod wrażeniem. Powiem tak, jeżeli powiem nieskromnie, jeżeli bym się zainteresował być może i bardziej bym otwarty, prawdopodobnie chyba znalazłyby się, powiem tak nieskromnie, znalazłyby się pewnie jakieś oferty, różne pewnie. To jest takie moje wrażenie, potwierdzam to i podkreślam to i mówię po raz trzeci, nieskromnie. Ale mam swoje priorytety, jestem usatysfakcjonowany tym, co mam, jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, że jestem blisko rodziny, która ma no, bardzo dobre warunki za granicą, właśnie tam w Niemczech, gdzie mam wszystko poukładane, pracuję w wielkim klubie niemieckim, który gra w Lidze Mistrzów, który po prostu rozwija się niesamowicie. Jakbyście przyjechali wszyscy zobaczyć, jaki plac budowy jest i przez najbliższe dwa lata, jak w ogóle te tereny Schalke się zmienią, ile powstanie boisk i jaki stadion będzie nowy obok areny dla drużyny U19, U23, to naprawdę nie ciągnie mnie. Ja nie mam takich ambicji, żeby ja na siłę czegoś musiał szukać.
Także proszę mnie źle nie zrozumieć. Jak byłbym otwarty, prawdopodobnie znalazłbym się częściej na stadionach, na trybunie gdzieś, rozmawiałbym z jednym, z drugim i prawdopodobnie nie powinno być problemu raczej z tym, mówię znowuż nieskromnie, ale nie jest to moim priorytetem. Wszystko jest do rozważenia. Jeżeli przyjdzie oferta, to wszystko rozważę. Także tak jak było do tej pory, to nie jest tak, że ja nie miałem ofert, tylko one były po prostu gdzieś tam, nie pasowały, były odrzucane, nie jest to satysfakcjonujące na każdą ofertę. To nie jest tak, że po prostu ja jestem zamknięty, blokuję wszelkie inne kontakty i nie chcę mieć nic wspólnego z Polską. To nie jest nie tędy droga. Każdą ofertę, nie tylko z Polski, zawsze rozważę i przemyślę, co jest najlepsze dla mnie, dla mojego rozwoju, dla mojej rodziny. Taka jest kolejność. To nie jest mój cel, to było moim marzeniem w sumie. Odpowiem tylko krótko w sumie. To jest w dalszym ciągu moim marzeniem, ale znam realia, powiedzmy, jak funkcjonuje. Znam realia zawodnika, jak wygląda praca, powiedzmy, i wokół zawodnika, jak z mediami się pracuje. A praca trenerska jest zupełnie co innego. Także wiem, jakie są te realne sytuacje i uważam, że twardo stąpam po ziemi. To jest tylko w sferze marzeń dla mnie na chwilę obecną. Ale to się może szybko zmienić. Wiecie doskonale, że w piłce dzisiaj jest tak, jutro jest inaczej, nie? Także szybko to może się zmienić z marzenia w cel. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.